PKN Orlen daje miejsca pracy płocczanom, ale również zatruwa powietrzem. Doczekaliśmy się w końcu konkretnych badań, które pokazują, że płocczanie częściej od mieszkańców innych miast chorują na raka płuc, astmę, czy mają problemy ze skrzelami. Jaki macie Państwo pomysł na pomoc mieszkańcom, objęcie ich szczególną opieką? Jeśli chodzi o kwestię Orlenu, wiemy, że od wielu, wielu lat zarząd Orlenu nie funkcjonuje w Płocku. Mam tu na myśli oczywiście nie tylko miejsce i kwestie, gdzie funkcjonuje zarząd, bo on funkcjonuje w Warszawie, ale także skąd pochodzi zarząd w głównej mierze, prawda? Nie są to najczęściej płoczczani. Zdziwiony jestem pytania, czy to znaczy, że tutaj przez tyle lat nikt nie zadbał o mieszkańców w kontekście odpowiedzialności za to, że stan zdrowia mieszkańców jest pogorszony poprzez duże zakłady przemysłowe. Tu powiem, że nie wiem, co do tej pory robiono. Skąd takie pytanie? Przecież od 80. lat Orlen tutaj funkcjonuje. Prezes z powrotem do Płocka, niech on też wdycha to powietrze. I wtedy być może coś zacznie robić w tym zakresie. Ja mam parę kotłowni węglowych i ochrona środowiska siedzi mi na plecach non-stop. Miałem trochę do czynienia z tym, a szczególnie z tym, jak się opracowuje raporty w Orlenie. Muszę Państwu powiedzieć tak, że Orlen faktycznie oddziaływał bardzo mocno na zdrowie ludzi, ale to już dosyć dawno i powoli na szczęście mija. Jest bardzo ważną spółką, którą swoją siedzibę ma tutaj w Płocku, natomiast zarząd ma swoją siedzibę w Warszawie. Rzeczywiście zgadzam się, zarząd powinien mieć tam siedzibę, gdzie jest serce tego koncernu. Szanowni Państwo, nikt nie ma prawa nikogo truć, bez względu na to, czy jest dużym pracodawcą, czy małym, czy w ogóle jest pracodawcą, czy też kimkolwiek innym. Po prostu powinien być taki kodeks cywilny, który powinien umożliwiać występowanie o dużej wartości odszkodowania. Jeżeli ktoś mnie truje, ktokolwiek, kto by to nie był, to powinienem móc wystąpić do sądu o kwotę, taką kwotę, żeby ta osoba, czy firma, czy ktokolwiek inny już nikogo nigdy nie zatruł. Odpowiedzialny biznes polega na tym, żeby zatrudniać ludzi w odpowiedni sposób, w uczciwych warunkach, żeby zapewniać im godne warunki do życia, ale żeby także ponosić konsekwencje tego, w jaki sposób się wpływa na środowisko. Niestety to się w Polsce nie dzieje i to nie dotyczy tylko Płocka. Inna polityka jest możliwa, to znaczy taka polityka, w której obywatele zdają sobie sprawę z tego, że mają wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane w ich imieniu. Mogą sami startować w wyborach, mogą pokazywać swoje postulaty, mogą dojść do głosu. Trzeba zacząć inaczej myśleć o polityce, bo niestety pomiędzy polityką a wielkim biznesem istnieją obrotowe drzwi i ten, kto dzisiaj uchwala prawo, jutro będzie z tego korzystał jako prezes czy osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej jakiejś dużej spółki. Pamiętajmy o tym. Ja uważam, że rzeczywiście przydałyby się na przykład tablice zewnętrzne. Był taki projekt budżetu obywatelskiego, żeby wprowadzić taką tablicę, która by pokazywała stan zanieczyszczenia środowiska. Bo jak wiem, część płotczan nie ma do końca zaufania do tych sprawozdań, które są składane przez WIOŚ. Uważam, że dobrze by się stało, gdyby taki projekt powstał. No niestety wygrał zupełnie inny projekt, ale mam nadzieję, że przy okazji innych możliwości finansowych miasta taka tablica zostanie zamontowana i Państwo będziecie mogli sami zaobserwować, jakie to zanieczyszczenie jest. To po pierwsze. Po drugie, nie jest prawdą, że władze miasta nie interesują się tym problemem, bo wiem, że pan prezydent Andrzej Nowakowski wielokrotnie spotykał się w tej sprawie, rozmawiał. To samo, jeśli chodzi o pana przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Po trzecie, uważam, że tutaj doszło do wielu przekłamań, żeby nie powiedzieć demagogicznych wystąpień, które mówią o tym, że jeżeli, ja też bym chciała, żeby siedziba Orlenu była w Płocku i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ja myślę, że wszyscy płotczanie by tak chcieli. W mediach się też pisze o tym, że jest bardzo duża liczba poronień, więcej niż w innych regionach Polski. W związku z tym sprawa jest bardzo poważna. Ja wystąpiłem do ministra ochrony środowiska i ministra zdrowia w tej sprawie z interpelacją i stwierdzono, że takie badania będą dopiero przeprowadzone uwzględniając stacja ruchoma, uwzględniając głos samorządu pod wpływem konsultacji z samorządem musi być posadowiona, ale dopiero okazuje się, że takie badania racjonalne zostaną przeprowadzone dopiero pod koniec roku. A w większości się mówi na tych badaniach, na których pani redaktor się opiera,
że tak naprawdę Orlen w ogóle nie truje, tylko trują piecyki i w Płocku bardzo dużo obywateli płocczan pali papierosów. Stąd jest taka zachorowalność na raka, co wydaje mi się, że jest totalną bzdurą. Wpływ koncernu petrochemicznego jest ogromny. W związku z tym trzeba przeprowadzić racjonalne badania, to po pierwsze. Po drugie, trzeba w moim przekonaniu z ministrem zdrowia wprowadzić program remontu oddziału pulmonologicznego w szpitalu. Po trzecie, powinien być oddział onkologiczny w Płocku, a nie tylko w Bydgoszczy, w Poznaniu czy w Warszawie. Dlatego, żeby płocczanie i mieszkańcy regionu mogli przyjeżdżać tutaj jak najbliżej. Jak to zmienić? Zmienić też może się polityka koncernu, która niestety ostatnimi czasy widzimy, że plecami się obróciła od Płocka. Dziękuję.